Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Żyjemy w szalenie dynamicznych czasach rządzących się prawami rynku i wielkiego kapitału. Nic więc dziwnego, że czasem stajemy przed trudnymi decyzjami finansowymi. Wybór raty hipotecznej może do nich należeć. Może. Ale nie musi. Skontaktuj się z naszą Credit Union, a otrzymasz nie tylko świetną ratę hipoteczną, ale i $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Skorzystaj z naszej oferty, a trudne decyzje znów staną się łatwe. Polish Credit Union. To ma sens. Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Zaprezentujemy Państwu drugą, ostatnią część sprawozdania z czwartego festiwalu folklorystycznego Polskiej Credit Union, który odbył się 3 listopada w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. W tym ważnym polonijnym wydarzeniu kulturalnym wystąpiły zespoły Millennium i Źródło z Brampton, Krakowia z London, Biały Orzeł z Toronto, Lechowia i Radość Joy z Mississaugi oraz powstały w ubiegłym roku zespół Wisła, składający się z pracowników naszej Credit Union i ich rodzin. Thank you.
złote wysycie na Korsycie. Cyja to moja, to bom se chodził do niej całe lato. Cyja to moja, to bom se chodził do niej całe lato. Thank you.
zakończeniu występów na tym święcie polskiego folkloru, organizowanego po raz czwarty przez naszą Credit Union, prowadzący program Henryk Gadomski, zresztą wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów naszej instytucji finansowej, zaprosił na scenę pomysłodawcę festiwalu, prezesa zarządu Andrzeja Pitka, członkinię zarządu, główną organizatorkę wydarzenia Teresę Kościelski i kierowniczkę oddziału przy Centrum Kultury imienia Jana Pawła II Annę Bińczyk. Zabierając głos, pan Pitek powiedział. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Państwu, że byliście dzisiaj z nami. A przede wszystkim chciałem podziękować młodzieży, bo to był ich dzień. A jest to fantastyczna rzecz, że młodzi ludzie urodzeni w Kanadzie w większości cieszą się tą Polską, pokazują nam tą Polskę. To jest coś niesamowitego. Chciałem podziękować rodzicom za ich trud, poświęcenie. Kiedyś moje dzieci też, które jeszcze były troszkę mniejsze, to też tańczyły w zespołach. Wiem, ile to kosztuje wysiłku, dlatego chciałem Państwu za to podziękować. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się na jubileuszowym koncercie, piątym. A oprócz tego Kredium będzie miała już 75. rocznicę istnienia w przyszłym roku. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Najprawdopodobniej to będzie też w listopadzie. Dziękuję serdecznie. Następnie przedstawiciele Credit Union wręczyli kierownikom zespołów uczestniczących w festiwalu pamiątkowe plakietki oraz czeki na $500 na potrzeby zespołów. Wszystkie dzieci i młodzież występujące na festiwalu otrzymały dyplomy uczestnictwa w tej popularnej imprezie polonijnej.